Malwina i Kamil, zapraszam do pokoju zwierzeń. Pani dyrektor, idziemy do roboty. Weźcie kopertę spod czerwonego wieka. O, za pierwszym razem. Brawo! Zaprezentujecie dzisiaj mrożącą krew w żyłach show. Dobierzcie sobie asystentki, które zostaną przytwierdzone do platformy. Waszym zadaniem będzie precyzyjny rzut balonami z farbą, a pani dyrektor Malwina wybrała jako performera dzisiejszego... Natalia. Natalio! Wielkie brawa Natalii! Brawo. Dzięki. A ja jako drugi dyrektor tego cyrku Wielkiego Brata wybrałem... Olę! Brawo! Zapraszam! Za chwilę nasi performerzy, nasze performerki wybiorą sobie asystentów kobiety. A wy, moje drogie, Natalko i Olu, musicie trafić platformę jak najbliżej swojej asystentki, jednocześnie nie asystentki nie trafiając. Ja chcę Anię. Dobrze, Aniu, chodź. Natalka, kogo wybierasz? Bo Ania jest wysoka i szczuplutka. Sara. No, to takie... Gromkie brawa dla nich, brawo! Moi drodzy, zaczynamy kolejny dzień tygodnia zmagań cyrkowych. Brawo! Ania chciała przed zadaniem powiedzieć, że mistakes are perfect. Brawo! Brawo dla Ani! Perfect! 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 Yeah. Nie ukrywam, że bałam się tej konkurencji, zwłaszcza, że Natka to jest jednak silna kobieta. Tą podciągnij tu i lekko jeszcze się tak przechyl. Dobrze. Coś takiego. Dasz radę tak ustać? Ja szybko, ja to szybko wyrzucę. Zrobię raz raczej. Natalka, nie bój nic. Walnie z tym balonem nic się nie stanie, bo ona bardziej się obawiała, nie chciała mnie jakoś tam zranić. Yes! Yes! No i moi drodzy, oto konkurencja zakończona. Może mam cele jak z baba z wesela na przykład. Dlatego nie trafiłam. Winner is...